Witamy dzisiaj w polskim Radiu Orzysz, Patrycję Mańko i Bartłomieja Harna. E, witam was serdecznie. Cześć. E, Dzień dobry. <laughs> dobry wieczór. Tak może w skrócie was przedstawię. E, Patrycja i Bartek prowadzą u nas już, jeżeli się nie mylę, ponad pół roku. E, ponad pół no roku tak. Coś takiego. warsztaty kuglarskie. Hmm. E, rozpoczęliście chyba współpracę z nami od e, pokazu w styczniu e, na Wośpie, w Orzeszu, tak? Mm -hmm, zgadza się. Zgadza, zgadza się. Było, było. Tak. Czyli ta nasza współpraca już troszeczkę trwa. E, a dzisiaj mam przyjemność e, przeprowadzić z Wami krótką audycję. E, dlaczego, dlaczego kuglarstwo? Może od tego zacznijmy. E, to chyba jest teraz obecnie e, popularne. Czy się, czy się mylę. Znaczy, w Orzeszu ostatnio tak. <grym> Orzeszu? <grym> Natomiast wiesz co, staramy się to spopularyzować za każdym razem, kiedy występujemy. No i na świecie trochę tego jest, w Polsce też. Ale czy popularne? Zawsze ludzi dziwi, więc chyba niepopularne. Dlaczego mówię, że popularny? W naszej okolicy mhm, tak. jest grupa kuglarska w Piszu, była grupa dobrze funkcjonująca przez dłuższy czas w Starych Juchach, i tam były był chyba Wasze początki, tak? A, zgadza się. Tak, moje były. No teraz starałam się doliczyć, ile to lat temu było, kiedy zaczęłam, i to chyba było jakieś 7 lat temu, 8 lat temu. I to było tak, że ja potrzebowałam jakiejś grupy takich ludzi i gdzie mogłam się dzielić swoją pasją. Ja jeszcze wtedy nie znałam kuglarstwa, ale poszłam tam z myślą, że będę tam grać na bębnach. Ale zobaczyłam, że oni do tych bębnów to w ogóle kręcą ogniem. Więc tak szczerze mi się to tak spodobało. I szczerze spróbowałam pojek. Tak. I miałam właśnie dobrego bardzo instruktora swojego, który wziął mnie pod swoje skrzydła i tak naprawdę nauczył wszystkiego tego, co teraz umiem. Zaraził cię swoją pasją. Oj tak, bardzo, bardzo, bardzo. Partkła, a twoja historia też się zaczęła od osoby, która cię zaraziła? Ręcz wręcz e przeciwnie. Właśnie tutaj e Patrycja mówi o tym, że potrzebowała grupy. I ja potrzebowałem samotności, <grym> dlatego zająłem się kuglarstwem. E znaczy znaczy zaczęło się od niewinnej e zabawy, po prostu takiego machania kijem. Eee, chodziło o to, żeby bawić się samemu, <grych> bo miałem po prostu, nie to, że miałem dość, po prostu mieszkałem w bieszczadach i ciężko było znaleźć sobie kompana do zabawy. Więc jak machałem kijem, to potem się szybko okazało, że można z tym robić coś więcej i rzeczywiście zawsze kuglarstwo, nieważne, czy jestem sam czy jestem w jakiejś grupie, to dla mnie jest taka odskocznia, żeby wejść w siebie, trochę pomyśleć i się poruszać. Odstresowuje to? Tak, zdecydowanie. To jest sposób na stres, na jakiś zbyt dużo energii, co by mogło pójść w jakąś inną stronę. Też mam nadzieję, że to dla naszych dzieciaków, które uczymy, to jest taki właśnie sposób, żeby pożytkować jakoś sensownie energię. No wy jesteście ogólnie, tak jak już zdążyłam Was poznać, bardzo osobami kreatywnymi i, i takimi, które rozpiera energia. No, dziękujemy. <głos> <głos> Bardzo proszę. Wydaje mi się, że to jest cecha wszystkich e, kuglarzy, <noise> że po prostu trzeba mieć tej energii trochę więcej. No, żeby... ale tak z energią podchodzimy do warsztatów i do zajęć, ale potem, jak jest ten cel, czyli ten pokaz, do którego tak. możemy się przygotować, jeszcze ten pokaz wyjdzie i, i zostanie przedstawiony publiczności, to jest to taki dodatek energii, naprawdę i dla siebie, i dla publiczności. Ja szczerze, ja w tak, ogóle ja nawet cię ja nigdy... nie stresuję, jak, jak wychodzę przed publiczność, by się wydawało, do muzyki i z jakąś choreografią. I to w ogóle nie ma, nie ma stresu. To jest takie piękne. A ja nigdy nie wiem, skąd ta energia się bierze w takiej ilości. Bo po prostu my tylko podpalamy jakieś tam kawałki materiału, a mimo wszystko y, tej energii jest tak niewymierna ilość, co niska, by tyle nie było. <śm> <śm> A potrzebowaliście długiego takiego odstępu czasu, od, od tego, jak zaczęliście swoją zabawę z kuglarstwem, do tego przejścia do kręcenia ogniem? Bo to się hmm. tak wizualnie to jest, to jest piękne, ale też chyba trochę niebezpieczne. No zawsze trzeba mieć ten szacunek do ognia i mieć respekt, ale no. Jeśli już załapiemy jakieś podstawowe triki, których jesteśmy pewni, kręcąc i ucząc się na sprzęcie treningowym i jesteśmy już pewni tych ruchów, to wtedy rzeczywiście już możemy spr spróbować z ogniem. I, ale no dobrze by było mieć też osobę prowadzącą, która by to tak, zobaczyła. Znaczy, i... Właśnie to jest. E, sprzęt kuglarski nie musi być niebezpieczny. W sensie to, że używamy ognia, to nie jest tak, że to koniecznie jest niebezpieczne. E, no ale wiadomo, szczególnie jak się jest początkującym, to się używa raczej tego sprzętu tańszego. No, a tańszy sprzęt jest bardziej niebezpieczny. Yy, parzymy się raczej od metalowych części tego sprzętu. A metal się nie pali, więc to bardzo dobry materiał do sprzętu kuglarskiego. No, tak, no zdarzają się czasem poparzenia. No, tak, więc yy, ten, 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 te części właśnie się nagrzewają, parzą yy, skórę. No i jest tego trochę przez yy, cały nasz dorobek kuglarski, ale czym więcej ćwiczymy, tym jest tego mniej. I teraz to w zasadzie jest rzadkość jakaś Nie, Jeszcze, że mówimy tu o ogniu, a mamy jeszcze ledy, które tak. są, tak naprawdę tak. zastępują ogień, a równie pięknie wyglądają, bo mogą być w różnych kolorach, w różnych wzorach. I, i wszystkie sprzęty są tak naprawdę przełożone na sprzęty ledowe. W tak zasadzie mówimy, jak mówimy, mówimy o, o LEDach, y, Dlatego, że nasza grupa kuglarska przede wszystkim trenuje na y, sprzęcie treningowym i tre, y, sprzęcie ledowym, tak? No bo tak, tutaj może tak. nasi, nasi słuchacze nie, 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 tego nie, nie, nie uczymy dzieci kręcić <grym> ogniem. Znaczy <grym> warto jest uczyć zawsze y, jakichś podstaw, i jakichś środków bezpieczeństwa. Staraliśmy się jakoś tutaj y, dzieciakom y, podać, y, jakoś pomóc im to przyswoić, ponieważ y, sam po sobie wiem, że do tego ognia się idzie jakimiś bocznymi ścieżkami <grym> i w końcu się do niego dojdzie. E, nawet jeśli rodzice o tym nie wiedzą i <głos> <głos> lepiej znać wtedy bezpieczne, e, że tak powiem, e, sposoby robienia tego, ale no, raczej tak e, polecam e, na początek sprzęt treningowy, sprzęt ledowy przede wszystkim. Mi to nie zajęło dużo czasu, dlatego że, znaczy, nie. <noise> Zajęło mi to dużo czasu, bo mój pierwszy sprzęt to był kij od szczotki I to trwało parę lat, <noise> zanim przerzuciłem się na kij ogniowy ale musiał być ale... bardzo dobry kij od szczotki, skoro tyle lat przetrwał On cały czas gdzieś tam leży u mnie w pokoju i jest to naprawdę dobry kij od szczotki <noise> No szczerze, moje pierwsze pojki to były też z rajstop zrobione i z piłek no. tenisowych, więc działały tak, Czyli na tak. takich sprzętach własnej roboty też można się nauczyć. Bartko, ty robisz też swoje tak. sprzęty kuglarskie, tak? Tak, robię sprzęty kuglarskie, robię przede wszystkim sprzęt ogniowy. I właśnie tutaj wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Sprzęt ogniowy nie musi być niebezpieczny. Ja osobiście sam sobie robię zazwyczaj takie kije, które już nie parzą. Bo to po prostu jest. E, jakoś tam e, no, upierliwe, jeśli je po każdym e, pokazie trzeba gdzieś tam łatać, e, smarować baścią na poparzenia. Czyli, jeżeli już chcemy zaczynać z tym sprzętem odgniowym, to. E, Podejdźmy do tego profesjonalnie i wybierzmy jednak ten, ten sprzęt troszeczkę droższy, z wyższej półki. Tak, tak, mm, tak. tak. Nie warto na sprzęcie szczególnie ogniowym oszczędzać. Jak chodzi o ledowy, to też nie, dlatego że te sprzęty się po prostu psują szybciej. Treningowy sprzęt może być byle jaki. Jak mówiłem, kij od szczotki, czy też tutaj, jak Patrycja mówiła, yy, piłki tenisowe w rajstopach wystarczają. <noise> Tylko tak przechodząc, przechodząc do e, twoich własnoręcznie wykonanych dzieł, e, studiujesz sztukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, tak? Tak, tak, tak. Olsztyński Instytut Sztuki. W zasadzie to jest kierunek edukacja w zakresie sztuk plastycznych, co mnie przygotowuje rzekomo do bycia nauczycielem, czego nigdy nie będę chciał chyba robić, chociaż w sumie trochę dzieciaków już uczę. No, ja myślę, że z, naszą, z naszymi, można powiedzieć, już młodzieżą, praca chyba. chyba... Dobrze, ci ludzie tak, przynajmniej. Ja odnoszę takie wrażenie. Bardzo dobrze się dogaduję, z, że tak powiem, nikomu nie ujmując, bo czasem trzeba być niedojrzałym, ale z niedojrzałą społecznością się bardzo dobrze dogaduję. <grym> Natomiast e, jeśli chodzi o mój, e, moje, moje wykształcenie, to raczej idę w kierunku multimediów. Może będę robił kiedyś filmy animowane, tak bym chciał. E, w każdym razie to raczej taka praca bez ludzi, samemu, przed komputerem. Czy sztuka jest trudna? Jest taki wierszyk, ale nie wiem, czy powinienem go opowiadać. To nie sztuka złapać kruka, lecz to sztuka całkiem świeża. Tutaj zróbmy pip. Pip, y, siąść na jeża. Y, Gołą pip, siąść na y, jeża, więc tak. Y, no, y, sztuka, sztuka to jest coś, co y, jakby popycha nas w kierunku y, rozmyślania na temat swoich uczuć. To jest trudne, bo nasz świat y, nie zmierza w kierunku Rozważania swoich uczuć, tylko wręcz wyłączenia ich. A tak samo jak i w kuglarstwie, tak samo jak i na płótnie czy w glinie, cały czas próbujemy przekazać swoje uczucia, i to ludzi zaskakuje, dlatego na wydziale sztuki jest 20 osób na roku. I tak dalej, bo ludzie raczej tego często nie robią. Dlatego uważam, że sztuka może nie jest trudna, bo jeśli to się umie robić, to nie. <laughs> Ale y, sztuka jest cenna i należy ją w sobie pielęgnować, bo każdy to może robić. Czyli dla ciebie to jest sposób wyrażania siebie, y, i tutaj. Nie omijając Patrycji, chociaż Patrycja studiuje weterynarię. E, Patrycja również wyraża siebie w formie sztuki, e, tylko tej sztuki na, na skórze, na ciele. Patrycja <laughs> robi tatuaże. A, no tak. Zaczęło się od body paintingu i face paintingu, bo chciałam to połączyć właśnie z tą moją grupą kuglarską, bo rzeczywiście. Ta sfera taka scenografii i też jest ważna w pokazach i makijaże, i strój. Więc chciałam tak dać coś od siebie, jakoś przygotowywać te makijaże pod pokazy ogniowe. I jakoś to się przerodziło. Tak naprawdę, dzięki projektowi. Hmm, Przekaż dalej w Ełku organizowanym, i tak naprawdę zgłosiłam się do tego programu. I jakby razem z innymi osobami zostaliśmy wytypowani i mieliśmy takie dofinansowanie do swoich pasji. No i tak naprawdę dzięki temu tak naprawdę zaczęłam swoją przygodę z tatuażem. No bo no nie dziwmy się, nie oszukujmy, no sprzęt do tatuażu tani nie jest, ale dzięki temu mogłam zakupić tak naprawdę cały taki podstawowy sprzęt z maszynką, tuszami, zasilaczem z różnymi kablami, rękawiczkami I, i zaczęłam, zaczęłam. Na początku na sztucznej skórze, wiadomo. Próbowałam na bananie, na frucie, no ale to im tak naprawdę no, nie zastąpi tej prawdziwej, prawdziwej skóry. Dogadałam się z kolegą, że będę mu za darmo robić tatuaże za to, że udostępni swoją skórę w typie brudnopisu. I rzeczywiście taki... Pierwszy, pierwszy, pierwszy tatuaż wykonałam na swojej kostce, a dopiero później ten drugi, w te, tego samego wieczoru, wykonałam już na swoim koledze. I... Czyli pierwszy był u ciebie na ciele. I tak, pierwszy, pierwszy, tak. To były trzy runy. Runy są proste, runy są kreskami tak naprawdę. E, no, a później, później koledze zrobiłam taki pierwszy tatuaż. A to był twój pierwszy tatuaż? Ten, który sama sobie wykonałaś? Czy, czy pierwszy, pierwszy to nie. Pierwszy, pierwszy swój zrobiłam to normalnie w studio, strzałę na ręce, jeszcze przed osiemnastymi urodzinami. A jakby swój pierwszy wykonany przez siebie zrobiłam na, na sobie. A później drugi wykonany, pierwszy, pierwszy raz, drugi wykonany w moim życiu, to zrobiłam na, na kolece. No i tak to się ciągnie. No tak, szczerze, już od pięciu lat praktycznie. Zmieniłam maszynkę na lepszą, na inną, innego typu, z cyfkowej na rotacyjną, że to tak mówi. No i ciągle, ciągle staram się. Tak sztuka czyni mistrza i ciągle staram się i polepszać. I czasem jeżdżę też na konwenty, żeby podpatrzeć, jak inni robią. Zaznajamiam się z jakimiś innymi tatuażystami. Masz mm. e, jakiegoś takiego e, swojego ulubionego tatuatora, od którego podpatrujesz czasami mam Taką wolsztynię, taką tatuatorkę I ona rzeczywiście kilka tatuaży mi z samej zrobiła. Ona wie, że ja, ja też robię. Jestem, no wiadomo, początkującą, ale też robię. I czasem tam podpytuję, jak tam do niej sobie przyjdę na tatuaż, to tam czasem rozmawiamy. A ona ma piękny styl, właśnie taki robi tylko w czerni. Ale takie piękne, cieniowane wzory. Bardzo ładne robi. Czasem dodaje tylko koloru, co mi się właśnie bardzo podoba. Gdzie tatuaże są czarne, cieniowane i gdzie nie, gdzie taki dodatek koloru. Czy to na przykład czerwonego, niebieskiego. Bardzo ładnie to wygląda. Ona rzeczywiście takie robi. Tatuaże się zmieniają i w ogóle podejście do tatuaży się zmienia. Kiedyś, kiedyś... Był e, tatuaż symbolem raczej czegoś negatywnego. Teraz e, stała się moda na tatuaż, i tatuaż stał się również formą sztuki. E, czy, czy jest, no oprócz tego, że jest moda na tatuaż? Czy, czy jest już e, Twoim zdaniem, moda na e, konkretne symbole? Czy właśnie bardziej modne są tatuaże kolorowe, czy czy No rzeczywiście czarości. ta moda przechodzi i się zmienia, tak jak moda, jeśli chodzi o ubrania, ciuchy. I kiedyś, jeszcze wcześniej, no to wiadomo, były tribale, były takie mocne, czarne, ciemne wzory, takie geometryczne. No oczywiście nam się kojarzą, szczerze, no, kojarzą się tatuaże z tatuażami więziennymi, no wiadomo. Ale no teraz rzeczywiście jest już e, taki profesjonalizm, że naprawdę są tak piękne tatuaże. Bardzo dobrzy tatuażyści są na przykład w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu. Są organizowane konwenty tatuażtorskie, gdzie mm, są konkursy. Konkursy na mały tatuaż, na czarny tatuaż, na kolorowy tatuaż, na bardzo realistyczny tatuaż. To warto podpatrzeć. Warto, warto. Zastanowić się i przemyśleć, bo, bo to jest jednak coś, co y, zostaje z nami długo. Oczywiście. Później trzeba na przykład robić cover, zakrywać tatuaż, ale też można, ale można, oczywiście. Można. Słuchajcie, przedstawiłam, zaprosiłam Was tutaj do, do studia przede wszystkim, żeby pokazać te różne formy sztuki. I mam nadzieję, że nasi słuchacze też zostali w jakiś sposób zachęceni do tego, żeby patrzeć na tą sztukę troszeczkę też z innej perspektywy. Porozmawialiśmy chwileczkę, małą, bo o tym można naprawdę bardzo długo rozmawiać, zarówno o kuglarstwie, o o wydziale sztuki i o tym, co można tam robić, jak również o tatuażu. Jesteście bardzo barwnymi i sympatycznymi przede wszystkim osobami. Dziękuję Wam bardzo za współpracę przy, przy zajęciach kuglarskich. Mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana. Ja e, też mam chciałabym, taką nadzieję. chciałabym, żebyście jeszcze dwa słowa powiedzieli, e, takie słowa zachęty do, do młodzieży, ale i, i do dzieci i do dorosłych, e, żeby, żeby włączyli się też w te, w te nasze zajęcia kugarskie, bo, bo naprawdę warto. O, słowa zachęty. <laughs> No na pewno bym chciał zaprosić jak największą y, liczbę y, ludzi, żeby chociaż sobie zobaczyli, y, o co w tym chodzi i jak to zrobić. Y, może nie wszystkich, bo y, wtedy nie będziemy mieli komu tego pokazać. Y, jak musi już coś z tego no, tak, musi, musi być publiczność, więc y, zdecydujcie od razu, czy chcecie zostać publicznością, czy występującymi. Ale y, tak, y, zapraszam, bo to nie boli, może czasem, y, na pewno nie jest szkodliwe. Szczególnie teraz powinniśmy się ruszać zdrowo. On no, bardzo dobrze y, poprawia koordynację. Tak. Obie półkule są zaangażowane w ten ruch. I to jest sport dla każdego chyba. <grym> tak, tak, tak a, oczywiście. poza tym ja tutaj chciałem jeszcze zaznaczyć, że kuglarstwo, mhm. dlatego mówimy o tym kuglarstwo, bo to dotyczy w zasadzie każdej takiej aktywności, że tak na chłopski rozum powiem, cyrkowej. Żonglowania, kręcenia właśnie pojkami, kijami, ale też jest bardzo dużo różnych sprzętów. Każdy sobie znajdzie coś dla siebie. Jest dużo różnych technik, sprzętów, jakichś w ogóle dziwnych, skomplikowanych maszyn. To jest bardzo rozległy temat, to tak kuglarstwo, to tak jak powiedzieć rybki. Ale wszystko mo można znaleźć w dzisiejszych czasach w internecie, na YouTubie. Są bardzo fajne filmiki instruktażowe, e, także ja osobiście e, jestem w, w wolnych chwilach, włączam sobie, żeby, żeby popatrzeć na cieszycie oko. E, dziękuję bardzo Patrycjo, Bartku e, i, i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce. Dziękujemy. Dziękujemy. Również mamy nadzieję. Do zobaczenia.